Otóż ja bym chciał, żeby można było, a nawet opłacało się być uczciwym człowiekiem. Po prostu. Ja bym chciał, żeby człowiek, który ciężko pracuje, miał z tygodnia na tydzień odrobinkę lepiej, a nie bez złotych gór. Miał odrobinkę lepiej. Ja chcę, żeby człowiek, który ma dobrze w głowie, pod sufitem, żeby miał dobrze. A człowiek, który nie dość, że ma dobrze pod sufitem, to jeszcze ciężko pracuje, żeby miał bardzo dobrze. Natomiast od razu mówię, ja chcę, żeby człowiek, który nie dość, że jest głupi, to jeszcze jest leniem, żeby miał bardzo źle. Tak, żeby miał bardzo źle. Żeby ludzie wiedzieli, że warto się uczyć i warto pracować. I to uczyć czegoś pożytecznego oczywiście. Także to jest normalność. Powiedzcie, gdzie jest energia? W stawie czy w wodospadzie? Energia jest tam, gdzie jest różnica, a nie tam, gdzie jest równo. Po równo to jest śmierć cieplna. To, co robią socjaliści, to robią śmierć cieplną społeczeństwa. I właśnie to widzimy w tej chwili. Dlatego właśnie jest zastój w Europie, że nie opłaca niczego robić. Ja bym chciał, żeby się opłacało. Żeby ten, co zrobi coś genialnego, rzeczywiście mógł zarobić, ale nie zarobić dzięki temu, że zna się na machinacjach podatkowych, albo na tym, że zna urzędnika, albo na tym, że zrobi coś, co ludzie dobrowolnie kupią. Jeżeli ktoś zrobi coś, że każdy będzie to kupował z chęcią za złotówkę dziennie, ten człowiek będzie miał z tego 50 groszy, to niech on sobie z tego 40 milionów razy 50 groszy, niech z tego ma 20 milionów dziennie. A proszę bardzo, co mi to przeszkadza, jeżeli się opłaca? Niech ma. Ale za to, co zrobił, za to, co wymyślił, a nie dlatego, że ma układy. Także tak wygląda normalny kraj i ja już na tym skończę. I proszę tylko o przekonywanie znajomych, o współpracę w internecie przede wszystkim. Bo w internecie, tam gdzie są ludzie, którzy znają prawdę, nie ten z telewizji, tylko bezpośrednio z zagranicy, którzy konfrontują dane z różnych źródeł, to tam jestem w sondażach na drugim miejscu, czasami na trzecim. Natomiast w świecie, gdzie telewizja rządzi, no tam niestety, ale też ostatnio jestem już na czwartym, także już jest lepiej. Już jest lepiej, tak. To powiem, tak. Na czwartym, już jest lepiej. No zobaczymy, co będzie dalej. Tymiński też zaczynał od 3% i mało co nie wygrał tych wyborów. Nie ukrywam, że uważam się za lepszego Tymińskiego, więc może mi się uda. Hasło kampanii brzmi: mądry chłopak i dziewczyna, taką ma taktykę. W pierwszej rundzie na Korwina, w drugiej wygra Mikkę. Dziękuję za uwagę.